Coraz trudniejsza sytuacja Dawida Kownackiego w Sampdorii Genua. Polski napastnik został przesunięty z pierwszego zespołu do indywidualnych treningów. Może to mieć związek z ruchem odejściem zawodnika z klubu Serie A. Zapraszam na odcinek. Jak poinformował Przegląd Sportowy, Sampdoria Genua nie podała powodów odsunięcia kapitana polskiej młodzieżówki od zajęć pierwszej drużyny. Wiadomo jednak, że Kownacki nie ma już pewnej pozycji w zespole. Szczególnie po tym, jak 11 stycznia klub sprowadził za 12 milionów euro innego napastnika, Manolo Gabbiadiniego z Southampton. Wydaje się, że rychłe odejście Polaka z Serie A jest już przesądzone. Kownackim zainteresowane są m.in. kluby Bundesligi. Blisko było wypożyczenia z opcją wykupu na koniec sezonu do Fortuny Düsseldorf, ale niemiecki zespół nie był w stanie sprostać wymaganiom finansowym Sampdorii. Włosi chcieli 12 milionów euro za transfer, a więc tyle, co zapłacili za Gabbiadiniego. Tymczasem Fortuna oferowała jedynie 7 milionów. Nie wiadomo, jaka przyszłość czeka teraz Kownackiego. Raczej nie może on liczyć na miejsce w składzie zespołu prowadzonego przez Marco Giampaolo. W tym sezonie w Serie A rozegrał zaledwie 150 minut w 12 meczach oraz 204 minuty w 3 meczach w Pucharze Włoch. Łącznie we wszystkich rozgrywkach zdobył jedynie 2 gole i zaliczył 1 asystę. Nieciekawie wygląda również sytuacja Adriana Rabiot w PSG. Piłkarz nie udał się z pierwszym zespołem na Qatar Tour i obecnie trenuje z drużyną rezerw. Konflikt z klubem wydaje się nie mieć końca, a jak dotąd nikt nie doszedł do porozumienia z Paryżanami w sprawie pozyskania Francuza. W tym odcinku to już wszystko, dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, dajcie też łapkę w górę, jeśli odcinek Wam się podobał, a w komentarzach napiszcie, jak sądzicie, gdzie teraz trafi Dawid Kownacki. Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnych odcinkach. Cześć!